Ziemia ojczysta, ziemia jedyna, nie będę pobalony drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie pracam, radością, smutkiem, dumą, biedą. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam zabrzmiące słowa. Można Cię nie kochać i żyć, ale nie można obocnąć. Spotykamy się tu, by uczyć swoją rocznicę odzyskania z Polskiej niepodległości, święta narodowego, jedynego w swoim rodzaju, wyjątkowego. Spotykamy się tu nie jako widzowie, ale jako główni uczestnicy. Spotykamy się tu wielopokoleniowo, by wspólnie przeżywać historię Polski opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Naród, który się przestaje śpiewać, przestaje istnieć. A więc jesteśmy tu po to, aby swoje istnienie umacniać i zakorzeniać w tej umiłowanej cząstce ziemi, w Polsce. Jesteśmy tu po to, by to bezcenne dziedzictwo przekazywać pokoleniu młodych Polaków, zachowując w pamięci trudne doświadczenia naszych przodków. Prosimy pana dyrektora o zabranie głosu. Panie burmistrze, czcigodny księże, drodzy rodzice, nauczyciele, uczniowie. Trudne dzieje naszego kraju dowodzą, że jak mamy poeta, pieśń pójdzie cała. W pieśni patriotycznej wiele pełnych Polaków wyrażało miłość do swojej ojczyzny i nadzieję na odległość jej zabrań. Dlatego też Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy w naszej szkole w formie przeglądu pieśni patriotycznych. Cieszymy się, że jest z nami autor znanego w całej Polsce wytworu Ojczyzna Ma, ksiądz dr Karol Dąbrowski. Śpiewałem tę pieśń jako nastoletni harcerz przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki wraz z dziesiątkami tysięcy gromadzących się tam nieustannie ludzi, w których sercach żyło marzenie o suwerenności. Nie sądziłem, że po niemal 40 latach będzie mi dane spotkać jej autora. Jest to ogromny zaszczyt. Zanim jednak wspólnie zaśpiewamy pieśń autorstwa księdza Karola Dąbrowskiego, zapraszam do muzycznej podróży po trudnych drogach niepodległości. Oficjalne rozpoczęcie dzisiejszego spotkania i skierowanie do nas słów poproszę burmistrza Pasłęka Wiesława Ciechowskiego. Szanowny panie dyrektorze, czcigodny książę doktorze, drodzy nauczyciele, kochani rodzice, przede wszystkim dzieci, pozwólcie, że mam własne z tej pasmy. Skierowanie do analizy pana dyrektora Białego serdeczne słowa gratulacje i podziękowania za taką przepiękną uroczystość, która jest zorganizowana w szkole w Zielonce Pasłańskiej. Wielkie prawa dla pana dyrektora. Dzisiaj, jak mówimy, to co bardzo ładnie powiedział pan dyrektor Krzysztof Bozek, jak mówimy o liczyźnie, to musimy pamiętać o jej przeszłości. Dzisiaj będziemy się zajmowali przeszłością, tak, i jej dramatycznymi, trudnymi drogami, żebyśmy się spotkali w takim miejscu jak dzisiaj. Czyli będziemy za chwilę też myśleli o przeszłości. I nasi wielcy Polacy, Jan Paweł II, papież i święty, też mówił, że należy zawsze pamiętać o przeszłości. Czy Piłsudski, wskrzesiciel państwa polskiego, mówił, że Polak, który nie zna przeszłości, to trudno będzie jemu mówić o tym, jak ma wyglądać Polska. To też jest wspaniała okazja, żeby na ręce pana dyrektora i drogie dzieci wam serdecznie podziękować za coroczny udział w Święcie Niepodległości Pasłęka. On ma taki bardzo piękny charakter, ale bez zaangażowania szkół i bez waszych udziałów to by się nie udało. Wszystkim, którzy uczestniczyli w pocztach sztandarowych, tak? Nauczyciele, opiekunowie, dyrektor, wielkie słowa, gratulacje, podziękowania. Konstytucja obowiązująca z 1997
1987 roku mówi, że odzyskawszy w 1989 roku suwerenność, tak? Polska odzyskała suwerenność, ponieważ przez 40 lat nie byliśmy państwem suwerennym. Czyli się cieszymy po raz kolejny. Co w naszym życiu powinno być najważniejsze? I o tym mówi Konstytucja, kierując te słowa do nas. Mówi tak: prawda, solidarność, dobro i piękność życzę nam wszystkim, to obecnym dzieciom, nauczycielom, pasączanom, Polakom, żebyśmy całym swoim życiem właśnie tym się kierowali. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i pięknego przeżycia naszej niepodległości. Dziękuję Ci. Mam dla Was dziewczyny nagrody. To są Wyspa Słynka. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Baczność. Poczyn chlebowy wprowadzić. Spocznij. Rok 1795. Tragiczny rok w naszej historii. To trzeci, ostatni rozbiór Polski. Dokonali go nasi sąsiedzi. Rosja, Prusy i Austria. Polska zniknęła z mapy świata. Nie mieliśmy państwa, lecz stworzyliśmy polskie wojsko na obcej ziemi, we Włoszech, u boku Napoleona, który walczył z naszymi zabójcami. Tragedia rozbioru sprawiła, że Mazurek Dąbrowskiego, pieśń regionów polskich we Włoszech, powstała na terenach, które nigdy nie należały do Polski. Charakteryzuje ją prostota i ludowy charakter muzyki. 28 kwietnia 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnie polskim hymnem narodowym, co potwierdza zapis w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Baczność! Do hymnu! Jeszcze Polska nie zaprezentują piosenkę pod tytułem Jesteśmy Polką i Polakiem.
trzecia, która zaśpiewa pieśń pod tytułem Szara piechota. Nie to! Thank you.
Jako ostatnia zaprezentuje się klasa ósma z pieśnią pod tytułem Rozwitały łąki białych róż. To jedyna część twórczości, którą Polacy powinni znać. Najważniejsza jest jednak świadomość ich roli. Łączy to one nas pokradały w trudnych momentach. Dodawały odwagę żołnierzom przed walką. Budziły nadzieję emigrantom, wychowywały młodzież, a w bliższych nam czasach komunistycznych stanowiły oręże w walce z cenzurą i propagandą. Miejmy nadzieję, że ich rola w przyszłości ograniczy się tylko do nauki miłości ojczyzny oraz świadectwa bohaterstwa naszych rodaków. Jest jeszcze jedna przepiękna pieśń, która w sercach naszej społeczności zajmuje miejsce szczególne. Jest to utwór Ojczyzna Ma, do których słowa i muzykę napisał obecny tutaj ksiądz Karol Dąbrowski. Jesteśmy niezwykle dumni i zaszczyceni, że autorem tejże pieśni jest duszpasterz naszej parafii. Prosimy księdza Karola o kilka słów dotyczących okoliczności powstania pieśni. I zapraszamy do wspólnego śpiewania. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za te piękne pieśni, które każda klasa wyśpiewała. Śpiewaliśmy pieśni, które są znane. Ale pytanie, dlaczego te właśnie pieśni? Bo one były śpiewane w chwilach najtrudniejszych dla naszej ojczyzny. Pan dyrektor wspomniał, że pieśń ujdzie całe. Pieśni, bądź też literatura w tamtych czasach powstająca, miała przewodnią myśl ku pokrzepieniu serc. Kiedy legioniści marszałka Piłsudskiego lądowali i śpiewali pieśni Legionu, to śmiała on tutaj. I w tych trudnych chwilach zdobywania niepodległości ta pieśń dodawała im siły, męstwa, odwagi. I tak było z każdą pieśnią. W 1981 roku, was jest to wtedy, nie było na świecie, w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Co to znaczy stan wojenny? To znaczy, że przeciwko narodowi wytoczono najcięższe działania.
Zomowcy, wojsko wyszli na ulicę, strzelali do Polaków, więzili Polaków. Chcieli upokorzyć naród, który pragnął żyć w wolności i godności. I wtedy 13 grudnia 1981 roku po ogłoszeniu stanu wojennego, mając na uwadze to, że przez wiele lat w danym plebyskim zespole komponowano różne pieśni religijne, rodziła się myśl, żeby napisać jakąś pieśń, która będzie ku pokrzepieniu serc tych, którzy są więzieni, prześladowani, cierpią. Wziąłem wtedy gitarę do ręki, zacząłem odbywać pierwsze nuty melodii. Potem zaczął pisać tekst i tak powstała pieśń Ojczyzno Ma, śpiewana nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Szczególnie sławną stała się, gdy po raz pierwszy wykonano ją w kościele świętego Stanisława Kostki na Wielbożu podczas mszy świętej odprawianej przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełusza. Zaśpiewał ją wtedy warszawski aktor Leon Łochowski. Tysiące uczestników refren tej pieśni podchwyciło i trzymając ręce wzniesione do góry z literą V śpiewało Ojczyzno Ma. I od tego momentu ta pieśń stała się bardzo sławna, mówiono nawet, że jest drugim hymnem Polski. Dzisiaj po wielu latach ona powoli już zapomnienie, chociaż jej treść wciąż jest aktualna. Bo wciąż na polskim ziemi brat powstaje przeciwko bratu. Może nie z wrogą, ale z ostrym słowem, które wywołuje wiele cierpienia. Bardzo dziękuję, że przygotowaliście tę dzisiejszą akademię, która zwieńczona zostanie tą właśnie pieśnią Ojczyzno Ma. Poprzez kraj przeszedł okrzyk grobowy, kiedy kat poniósł znów krwawą łoń. Pozostały sieroty i wdowy, ojców mężów nastąpił skok. Proszę. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy
przyszłe czasy. Serdecznie dziękuję za to wspólne, piękne spotkanie. Dziękuję panu ministrowi za obecność. Dziękuję świętemu Karolowi Nowoczeskiemu, że zechciał z nami razem zaśpiewać swoją pieśń. Dziękuję wszystkim rodzicom, na czele z panią przewodniczącą Rady Rodziców, za wsparcie organizacyjne i materialne tego dzisiejszego spotkania. Dziękuję nauczycielom, którzy napracowali się, żeby przygotować uczniów do tak pięknych występów dzisiaj, choreografię, tak i śpiewniki, no i przede wszystkim dzieci, które nauczyły się tekstów pięknie, zwłaszcza ostatniej pieśni wykonane. Jeszcze serdeczne podziękowanie składam pracownikom Pasowskiego Ośrodka Kultury. Proszę przekazać pani dyrektor podziękowanie, które dzisiaj akurat już jest w urlopie. Jestem z nią w kontakcie, także też dziękuję serdecznie za chwalenie profesjonalne tego naszego spotkania. Serdecznie dziękuję wszystkim za wszystko. Dziękuję bardzo.